co mówi Pan. Jakże jesteś piękna, przyjaciółko moja, obdarowana miłością Pana, obdarowana pięknem przez Pana. Dum 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 dum, szalej, szalej, szalej. Jesteśmy w Krakowie, gdzie spotykamy się z Kamilem Błyszczakiem, przyjacielem Helenki. Cześć Kamilu. Kamilu, skąd znacie się z Helenką? Z duszpasterstwa akademickiego w Gliwicach. Pierwszy raz się spotkaliśmy, a właściwie ja już byłem po studiach. Natomiast moja obecna żona, wtedy jeszcze dziewczyna, 3 lata młodsza, jeszcze była w trakcie studiów. No i przyjaźnie, jakie się zawiązały nam w duszpasterstwie, były dość mocne, trwają do tej pory, więc okazały się być całkiem mocne, bo to było już wiele lat temu. I pomimo tego, że już studia skończyłem, nadal jeździłem do Gliwic spotkać się z ludźmi i nasze pierwsze spotkanie było podczas Dnia Kobiet. Już słyszałem od kilku osób, że jest jakaś tam nowa osoba, Helenka. I jakoś nie było okazji spotkać, chociaż bywałem tam regularnie i często, to jakoś ciągle z nią rozmijałem. Spotkaliśmy się właśnie dopiero na Dniu Kobiet, kiedy z chłopakami urządziliśmy dla dziewczyn z duszpasterstwa taki wieczór z kolacją, z przedstawieniem teatralnym, kwiatami. No i tam właśnie pierwszy raz zobaczyłem Helenę, ubraną odświętnie, bo dziewczyny się ubrały wieczorowo, siedziała naprzeciwko mnie. Nie rozmawialiśmy, tylko widziałem, jak płacze i przytula się do Ani, obecnie Tępińskiej. Płakała. Czy to się często zdarzało? Tak, w początkowym etapie naszej znajomości. Ja już byłem po studiach. Helenka była na studiach, ale tylko dlatego, że zaczęła studia rok wcześniej niż jej rówieśnicy. I w Polsce jej rówieśnicy byli dopiero w klasie maturalnej, więc ta różnica wieku była dosyć spora i ona tam była jeszcze takim, no takim trochę dziewczątkiem. Widziałem ją często, przebywającą właśnie w towarzystwie, jak musiała się wypłakać, z kimś porozmawiać. No to widać było, że potrzebowała takiego kobiecego, matczynego ramienia, więc się za bardzo w to nie wtrącałem. Nie wiedziałem, o co chodzi. Nie wiedziałem, co się dzieje. Okej, dziewczyny tam muszą sobie porozmawiać, zostawiałem im przestrzeń, nie wnikałem, o co chodzi. To były te pierwsze spotkania z Helen, właśnie kiedy ona była jeszcze takim trochę dziewczątkiem właśnie, tak zupełnie nowa, młoda, weszła w to wszystko. Dla nas w ogóle cieszyliśmy się, że w ogóle weszła, bo kiedy my kończyliśmy studia, cały nasz rocznik, mieliśmy takie obawy, co się stanie z duszpasterstwem, bo my zaczynaliśmy, byli duszpasterstwo ileś lat wcześniej, nasz udział w duszpasterstwie, były osoby starsze od nas i była ciągłość. Kiedy my doszliśmy do punktu, kiedy kończyliśmy studia, opuszczaliśmy duszpasterstwo akademickie, prawie nie było osób młodszych od nas, było ich bardzo mało. I nie mieliśmy komu przekazać wspólnot, komu przekazać scholi. Kiedy rozmawialiśmy z księdzem Robertem, jeżeli dobrze pamiętam, to chyba był jego właśnie taki wniosek, kiedy on sobie uświadomił, że po wakacjach, to było tuż przed wakacjami, po wakacjach my nie wracamy, nas już nie będzie. To kto przyjdzie? I Helen była jedną z tych osób, które przyszły, więc to nas cieszyło, że jest, że jest otwarta, że chce ze wszystkim się spotkać, jakoś funkcjonować, działać w tym wszystkim, ale na początku miałem z nią taki spory dystans właśnie wynikający raz z tego wieku, potrzebowała damskiego towarzystwa, to jest potrzebne.
To był początek oczywiście. Ona potem widać było, jak się zmieniała, dojrzewała. To już długa opowieść na następne lata jej życia. A pamiętasz jakiś taki konkretny moment, kiedy ta zmiana się dokonała? Czy to był taki długi proces? Właśnie myśląc już z retrospektywą na całą tą historię, nie potrafię wskazać takiego momentu. Wiem, że moment, kiedy wróciła z Afryki, z misji i zaczęła opowiadać o tym świecie, jak wygląda różnica między naszym światem a rzeczywistością Afryki, szczególnie tej części, którą widziała, społeczeństwa. Już była zupełnie inna osoba. Była w pełni dorosła. Dorosła nie na tyle, że potrafiła ogarnąć siebie, dorosła na tyle, że już od dawna ogarniała wszystkich wokół. I to pytanie, okej, przez szereg tych lat zmieniła się diametralnie. Przestała być dziewczątkiem właśnie takim. Stała się osobą w pełni dorosłą i w pełni odpowiedzialną. W pełni to znaczy nie tylko dorosłą, która potrafi zająć się sobą, ale całym swoim otoczeniem i wnieść coś w to swoje otoczenie. Więc to był ten moment, w którym się zorientowaliśmy. To już jest zupełnie inna osoba. Kiedy to nastąpiło? Nie wiem, ale jak wspominam etapy gdzieś pomiędzy, to faktycznie miała etapy, gdzie różne emocjonalne trudności przeżywała. Najczęściej związane z chłopakami, więc znowu nie byłem tak bardzo wtajemniczony w nie. Ale gdzieś było z czasem tego coraz mniej, coraz więcej działania na rzecz innych, pomagania innym, coraz więcej takiej pewności siebie. Nigdy nie była jakoś taką stłamszoną, co jest w ogóle dosyć specyficzne dla niej, że jednocześnie potrafiła być z ludźmi, działać, rozmawiać, przebywać w tym towarzystwie i napędzać choćby zabawę, która się właśnie toczy i dzieje, ale jednocześnie być taką cichą, skromną, wycofaną. To są właściwie sprzeczne ze sobą postawy, a jednak jak patrzę we wspomnienia wstecz, no to tak to właśnie wyglądało, więc trudno jest mi wyłapać taki jeden moment, kiedy wszystko się odwróciło. Może to był po prostu proces. Tak myślę. Wspominasz o tym, że dzieliła was spora różnica wieku. Jak to się stało, że przy takiej różnicy wieku tak się zaprzyjaźniliście? Czy odczuwałeś jakoś tą różnicę? No właśnie nie. Nie, nie przestałem odczuwać te różnice. No wiadomo, na początku tak, no to tam dziewczątko, pozostali chłopcy czasem się nią interesowali, szczególnie ci młodsi. No, fajnie tak, coś się kręciło, no przecież dziewczyn w duszpasterstwie jest sporo, więc to na początku nie robiło jakiegoś takiego szczególnego wrażenia. Ale jak już wspomnę czasy później, i to niewiele później, mówimy rok, dwa lata w porywach. W porywach dwa lata później. Jak były chyba, nie pamiętam jaka to była impreza, to nie były urodziny, to było coś w okolicach lata, być może po prostu zakończenie roku. Jechałem rowerem do niej, do domu, do Libiąża, bo tam była impreza, ludzie tam nocowali, a z Bielska, no to podjadę, no to jest tam kilkadziesiąt kilometrów. Po drodze straciłem koło, znaczy pękła mi dętka. I nie miałem zapasu ze sobą, ktoś mi tam pomagał po drodze, żeby to naprawić. Co chwilę dzwoniła, czy trzeba jechać, czy trzeba coś załatwić. Miałem już to wszystko pod kontrolą. To już był etap, w którym ona nie była kimś, kogo ja jadę odwiedzać, ona już kontrolowała, czy trzeba mi pomóc, czy co się dzieje. Potem odwoziliśmy ludzi na pociąg. Ona już miała wszystko opanowane, już wszystko się działo. I to faktycznie było w porywach dwa lata, od kiedy się poznaliśmy. Więc to był nawet krótki proces, muszę powiedzieć, jakby się na tym głębiej zastanowić. To się wydarzyło dosyć szybko. Ale intensywny. Intensywny, tak. No. Było widać, że przechodziła przez bardzo dużo przeróżnych emocji. Szczególnie, że właściwie to już tak później. Śledziłem też jej bloga z wczesnych lat, też z pobytu w Anglii. No, jak to przystało na nastolatkę i ten wiek burzy i naporów, różnych trudności emocjonalnych, tak, przechodziła go intensywnie, powiedziałbym. Jak z tego wyszła, w którym momencie, trudno mi powiedzieć. No, oczywiście mogę sobie łatwo wysnuć teorię, też z własnych doświadczeń, doświadczeń wszystkich ludzi w duszpasterstwie chyba mam wrażenie, jak budowanie duchowości pomaga w rozwoju i dojrzałości emocjonalnej również. Więc stawiałbym oczywiście moje pieniądze na to, ale nie byłem tego świadkiem. To się odbywało poza mną. No, to jest przestrzeń też emocji kobiecych, jest przestrzeń typowo kobiecą, więc nasza relacja. Trudno do zrozumienia. Tak, trudno do zrozumienia, więc nawet ona też się odbywała. Kobiety. Ona się odbywała w relacjach z innymi kobietami, z mężoną, z pozostałymi dziewczynami w duszpasterstwie i nie tylko. Skoro już jesteśmy przy tym temacie mężczyzn, to ja mam takie pytanie. Wspominasz w książce
Helena Misja Możliwa, która powstała, została napisana niedługo po śmierci Helenki, że za Helenką uganiały się tabuny facetów. Co to znaczy? Jak to wyglądało w praktyce? No, jest to barwne określenie, które lubię. Natomiast faktycznie, bo w duszpasterstwie było dużo mężczyzn, mm-hmm. było całkiem sporo też dziewczyn. No, politechnika, więc proporcje w całej uczelni zawsze były na korzyść mężczyzn. Natomiast w duszpasterstwie to już się nam trochę poprawiało. I faktycznie bardzo dużo chłopaków na jakimś etapie było zainteresowanych Helenką. Trudno się im dziwić, bo dziewczyna była całkiem sympatyczna i fajna. Oczywiście no, nasza relacja była inna, no, bo ja już byłem wtedy z moją żoną. Też ta spora różnica wieku jednak no, w tej kwestii była odczuwalna. Natomiast właśnie widziałem, że sporo chłopaków jest nią zainteresowanych, co nie było jakieś takie dziwne dla mnie. Natomiast nie przekładało się to chyba aż tak bardzo na to, że wiecznie, żeby wiecznie gdzieś z jakimiś chłopakami tu jednym, tu drugim przebywała. Chyba nie zmieniała ich aż tak bardzo często i gęsto, no ale znowu, ja jako mężczyzna to mogę być zupełnie nieświadom, co się dzieje w sercu kobiecym. Wiem, że przeżywała na pewno jakieś tam zakochania, bo efekty tego widziałem w jej różnych stanach emocjonalnych również. Natomiast dużo chłopaków było nią zainteresowanych. Ona w większości spróbowała zepchnąć te relacje jednak na poziom koleżeński. I tam to zostawało, całkiem zdrowo, w zdrowym dystansie. To jest w ogóle temat dużo szerszy, bo w dzisiejszych czasach, gdzie światy damskie i męskie próbują istnieć całkowicie równo ze sobą, na zasadzie całkowicie się przenikać i coraz trudniej jest o przestrzeń typowo męską i przestrzeń typowo kobiecą, gdzie nie mieszałyby się te dwa światy ze sobą, a wydaje mi się, że jest to trochę potrzebne dla prawidłowego rozwoju i mężczyzn i kobiet. Potrafiła to wprowadzić. Tak więc też między nami było dużo żartów, dużo zabaw, spędzania czasu ze sobą, sympatii takiej radosnej, pozytywnej, ale nigdy nie przekraczaliśmy jakiejś granicy. Nawet jeżeli jednym z żartów, który zresztą też w książce był wspominany, było to, że kiedyś jadąc samochodem, gdzie prowadził Franek Krupa, za ostro wziął rondo i musiała się podeprzeć, trafiła na moje kolano. To był dowcip, który powtarzaliśmy, ale właśnie moment, w którym jest to niewinne, czyste, jest to po prostu sympatyczne, a nie przepełnione flirtem. W takiej sytuacji można z tego zrobić dowcip. I to był dowcip, w którym brała udział też i moja żona. I też się z tego śmiała. I mamy zdjęcie ślubne, gdzie siedzimy obok siebie i Helen trzyma mnie po raz ostatni, no bo przecież ślub, trzyma mnie po raz ostatni za kolana. No ale właśnie to były, trzymając pewien dystans, kiedy wszystko jest uporządkowane w tych relacjach, można sobie pozwolić swobodnie na takie rzeczy, takie funkcjonowanie. Nie ma w tym żadnej zazdrości. I kiedy w podobny sposób Franek sobie żartował z moją żoną, jechaliśmy wtedy z Teze we Francji z powrotem do Polski i Helenka siedziała z Frankiem, ja siedziałem z moją wtedy dziewczyną, obecnie żoną, no i zaczynaliśmy sobie właśnie przyrzucać się w ramach wygłupów, a to ktoś tam puścił do kogoś oko, a to ktoś się uśmiechnął, no i tak udawaliśmy zazdrość o siebie, no takie wygłupy zupełne, no bo trzeba było jednak jakoś zabić czas w tym autobusie. Odpowiedź Helenki, jak Franek puścił oko do mojej żony, moja żona puściła oko do Franka, no, obróciłem się do Helen, puściłem oko do niej, Helen upewniła się, że Asia widzi, nachyliła się, uśmiechnęła. No tak. A powiedz, bo właśnie opowiadasz, jakby wspominałeś trochę o różnych takich cechach, ale czy mógłbyś tak skonkretyzować, co takiego było w niej związanego z kobiecością, że jakby ci wszyscy mężczyźni tak gdzieś w którymś momencie się nią interesowali? No bo coś musiało być. Próbując zdefiniować kobiecość, zawsze jestem w pewnym takim rozejściu pomiędzy dwoma aspektami. Z jednej strony mężczyźni lubią opiekować się kobietami i kobiecość jest widziana jako chciałbym się zaopiekować tą osobą. Chciałbym się... Więc wymaga pewnego takiego dziewczęcego wdzięku, takiej może nie naiwności, ale takiej otwartości na pomoc. Że przyjmuję pomoc, nie staram się być zupełnie samodzielna, rządząca absolutnie wszystkim. To jest jeden jakiś aspekt kobiecości i drugi, zupełnie przeciwny,
opiekuńczość, która jest w kobiecość mocno wpisana, przejawiająca się na różne sposoby. Helenka potrafiła jednocześnie swoim sposobem bycia tym uśmiechem, delikatnym głosikiem w trakcie rozmowy, zachowywać się właśnie w sposób pełen dziewczęcego wdzięku, który zachęcał do tego, żeby z nią spędzić trochę czasu, porozmawiać. To było tak zwyczajnie sympatyczne. Nie była taką feministką heterą, która próbuje zmiażdżyć rozmówcę, no bo jest mężczyzną, którego trzeba sprowadzić do pionu i wyrównać rachunki strat lat patriarchatu. To potrafiła. Natomiast jeżeli tylko była potrzebna, żeby się kimś zaopiekować. Ktoś był w jakiejś sytuacji trudnej. Była jakakolwiek impreza, była grupa ludzi, z których nie wiadomo było, co robić. Trzeba było ich trochę wprowadzić taki element animatora, który coś pociągnie, coś poprowadzi, coś wrzuci. Natomiast w te buty wchodziła. Praktycznie bezszelestnie to wykonywała i potrafiła się wycofać, jeżeli to już towarzystwo kręciło się dalej samo. Było sporo takich inicjatyw, zwyczajów, które Helenka zapoczątkowała, i które potem rozwijały się dalej, ale już właściwie bez niej. Kiedy ona zniknęła, nie było takie do końca pewne. Więc to są takie dwa aspekty kobiecości, które miała w sobie. Z jednej strony dziewczęcy wdzięk, który przyciąga mężczyzn, którzy chcą się zaopiekować kimś, chcą pomóc, chcą tak otoczyć tym męskim ramieniem. I z drugiej strony właśnie ta opiekuńczość, ta, która się rozwinęła, przynajmniej ja ją widziałem bardziej rozwiniętą w tej już drugiej części naszej znajomości, gdzie też było widać, jak włączyła się w kolejne wspólnoty, w kolejne dzieła, szczególnie właśnie jak zaczęła jeździć na misję, no to już działa w pełni. To już było widać. To jest Helenka, która po prostu biega i działa. Kiedy chodziła na świetlicę w Gliwicach, żeby zajmować się dzieciakami, kiedy właśnie zajmowała się czymkolwiek, od razu potrafiła wejść w te buty takiej opiekuńczości kobiecej. Czy można powiedzieć, że Helenka w tej swojej kobiecości potrafiła dać wam, mężczyznom, taką przestrzeń do właśnie czucia się męsko? Bo to chyba nie jest łatwe w dzisiejszych czasach. Jest to właśnie wyjątkowe wyzwanie. Jest to wyjątkowe wyzwanie. Trudno mi jest powiedzieć oczywiście za wszystkich mężczyzn, natomiast to jej przyciąganie ludzi, ona potrafiła ludzi przyciągać, ale nie na zasadzie osobowości, którą wszyscy podziwiają. Po prostu tam, gdzie była, działy się miłe rzeczy. Tam, gdzie była, wszystko było sympatyczne i w porządku. Nie była w tym sama. To też nie jest tak, że była jedyną taką jednostką. Ale i ona, i seria innych dziewczyn potrafiły coś razem stworzyć, coś razem rozkręcić. Razem z koleżankami z duszpasterstwa, kiedy jedna wychodziła za mąż, organizowały sobie nawzajem wieczór panieński, ale właśnie taki pełen takiej sympatycznej kobiecości. Nie narzucającej się w sposób, powiedzmy, taki siłowy, ze współczesnymi pomysłami na to, jak powinna wyglądać kobiecość, tylko razem tworzyły coś, co było ich zdaniem dobre, miłe, co im się podobało, co było piękne. I dogadywały się dobrze. No i właśnie ona wchodziła w taki bardzo harmonijny układ, gdzie razem wyglądały po prostu jak grupa. Taka dobrze dopasowana, to się wszystko dobrze cementowało. Gdzieś tam zdarzyło mi się właśnie wpaść, gdzieś tam przejść obok tych dziewczyn, które rozłożyły sobie namalowaną palmę, stolik i miały hawajski wieczór, no bo jedna z nich miała wieczór pajeński. I ona się w tym właśnie odnajdywała. To było takie bardzo spójne. Czy teraz to działało na mężczyzn? Taka postawa, jestem pewien, że działa na mężczyzn, dlatego że no my jako mężczyźni wokół tych dziewczyn, nawet nie pojedynczych właśnie, ale my jako grupa mężczyzn wokół tej grupy kobiet, no kręciliśmy się. One nas interesowały właśnie dlatego, że miały świetny balans tej kobiecości. Potrafiły ją realizować zarówno w tym aspekcie opiekuńczym, jak i tym otwartym na przyjęcie pomocy, bo od mężczyzn trzeba wymagać. Mężczyzna zostawiony sam sobie rozpuszcza się, dziczeje. Mężczyznę trzeba trochę kontrolować, trochę pobudzać. One wszystkie w tym towarzystwie potrafiły to robić. I Helenka zdecydowanie też w tym się znajdowała. Między innymi przez te aspekty, o których wspominałem też właśnie, na przykład kontrolowania, jak tu jednocześnie być miłym, być sympatycznym, prowadzić wesołe rozmowy, żartować, wspólnie imprezować, wspólnie gdzieś wyjść, spędzać dużo czasu, a jednocześnie trzymać na przykład flirt na wodzy, co w dzisiejszym świecie jest trudne, bo relacje damsko-męskie zawsze sprowadzają się, znaczy zawsze, jest ta tendencja, żeby sprowadzać relacje damsko-męskie do zawsze bycia w widmie flirtu i relacji romantycznej.
wymaga dojrzałej kobiecości i czystości, żeby zdjąć to z tego etapu flirtu i sprowadzić do poziomu takiej relacji człowiek-człowiek bardziej niż mężczyzna-kobieta, chociaż każdy z tych ludzi realizuje kobiecość, męskość na swój sposób. Ale się uzupełniają, prawda? Tak, oczywiście. Mam tutaj taki cytat, również z książki Helena Misja Możliwa. Pozwolę sobie przeczytać, bardzo utkwił mi w głowie. Helena miała azymut na drugiego człowieka. Co to znaczy? To się wpisuje, myślę, w właśnie to, czy pojęcie kobiecości jako opiekuńczość, jako tworzenie, piękne określenie, właśnie tworzenie tego gniazda czy ogniska domowego. Idąc przez analogię, właśnie kobieta, która tworzy to ognisko domowe, to jest punkt, do którego mężczyzna chce wracać, do którego dzieci chcą wracać. To nie jest zamknięcie rodziny w czterech ścianach, to jest po prostu stworzenie miejsca, w którym wszyscy czują się bezpiecznie. Ten azymut to jest powiedzenie i porównanie, które lubimy z żoną w szczególności, ale które lubię w ogóle, porównanie mapy do kompasu. To jest dłuższe rozważanie teologiczne, które w dużym skrócie można zamknąć w tym, że wolimy na co dzień mapy, bo mapa nam mówi, za 100 metrów skręć w prawo, potem skręć w lewo i dojdziesz tam. Tylko że mapa dotyczy tylko mojego obszaru, jest aktualna tylko przez pewien czas, potem traci swoją ważność. Natomiast jeżeli chcemy przemierzyć las, kontynent, góry i wiemy, że nasz kierunek jest w tamtą stronę, mapa nic nam nie pomoże. Potrzebujemy kompasu. Kompas nie jest tak dobry w powiedzeniu nam w tej dokładnie sytuacji, w tym konkretnym momencie masz się zachować w ten sposób, ale ogólnie masz iść w tamtą stronę, masz robić rzeczy w ten sposób. I powiedzmy, chrześcijański azymut to jest właśnie chrześcijański kompas, który mówi, nie będziemy ci wtłaczać do głowy, że masz dokładnie w ten sposób działać w tej a tej sytuacji. Masz dokładnie w ten sposób działać i to robić, bo to jest forma takiego niewolnictwa, sekciarstwa. Chrześcijański kompas mówi, takie są wytyczne. No i Jezus zapytany o to, jakie są to wytyczne, odpowiada tylko dwoma przykazaniami. Tylko do dwóch to sprowadza cały dekalog, wszystkie przepisy Starego Testamentu. Sprowadza do dwóch rzeczy. To jest właśnie ten kompas. Kompas wskazuje właśnie jakiś kierunek, jakiś konkretny azymut. I dla Helen to wyraźnie był drugi człowiek. To widać bardzo mocno. Sama działalność, samo robienie jakichś pojedynczych rzeczy, wielkich dzieł, które mogłyby sprawić, że albo będzie znana, albo nawet, że coś niesamowitego powstanie. Ale jeżeli w tym nie było ludzi, to jej nie przyciągało. I po tym, jak skończyła studia, pracowała jako stewardesa, no, to było oczywiście zaskoczenie w ogóle. Serio? Taki zawód? Właśnie co to ma wspólnego z czymkolwiek, co robiłaś do tej pory w życiu? No i zadałem jakieś to pytanie. No właśnie, dlaczego? Przecież skończyłaś studia, konkretny kierunek. Chemia. No, co jest? O co chodzi? No i odpowiedź była w sumie właśnie oczywista. Jakbym zamknęła się w laboratorium, to bym oszalała. To bym kompletnie zgłupiała. A tak mogę jeździć i przebywać z ludźmi. Mogę im pomagać. No to było dla mnie coś, no tak, przecież to jest oczywiste. Helen. No tak. No, to jest coś, co Helen pobudzało. To też właśnie takie zaznaczenie, bo o tym byciu stewardessą, no ale to co masz zamiar dalej robić? No i odpowiedź była, no właściwie niewiele mogę dalej w tym robić, rozwijając się, więc to na pewno jest tymczasowe. Może gdzieś dalej coś w okolicach lotnictwa oczywiście mogłoby być, ale to jest dla niej takie dobre na ten czas, bo pozwala jej właśnie być z ludźmi, podróżować, no spełniać się właśnie w tym. I opowiadała różne ciekawe historie ze swoich podróży, przeróżne, czasem traktowana dobrze, czasem źle przez pasażerów, ale nawet w tym traktowaniu źle odnajdywała się w jakiś sposób. Posłużyła ludziom. No i właśnie, no, właśnie jakby się na tym zastanowić, czy można by znaleźć lepszy zawód dla niej, żeby być z ludźmi, służyć ludziom, jednocześnie łączyć te wszystkie potrzeby ciągłego podróżowania, w ogóle taką zupełną wolność w doborze godzin pracy i bycia w wielu miejscach naraz i takiego całkowitego szaleństwa działania, które by ją pobudzało. No tak, faktycznie, to był świetny pomysł na nią. Dla mnie niezrozumiały w pierwszym odruchu, ale tak. Kompas Helenki był jasno nakreślony i jest dla nas też w pewnym sensie inspiracją, że dobrze jest mieć tak zorganizowany kompas. I też świetnym, bo okej, to są nasze przemyślenia i nasze wspomnienia, ale możemy do tego wykorzystać słowa Helenki, które
padły podczas jej pogrzebu zresztą, z ankiety wypełnionej w ramach kursu przełamywania barier. Z tą ankietą potem chodziła. Ta ankieta jest robiona zawsze na początku i na końcu kursu, zawsze jest tajna, nigdy jej nie czyta. Właściwie chyba nie wiem, czy Helen nie będzie jedyną osobą, której ankieta została przeczytana na głos. I jej zdania, które tam padły, były bardzo ogólne, co trochę się kłóci z ideą tworzenia tej listy. Tych moje cele powinny być proste, krótkie i konkretne, ale ona je potrafiła realizować. Bo ona tam zapisała, już była właśnie ten krok dalej. Ona już nie potrzebowała mówić sobie, gdzie skręci za następnym rogiem. Ona już miała konkretny kompas zwrócony. Być bardziej dla innych. No jeżeli ktoś w swoich najważniejszych życiowych planach, w swoich celach na najbliższą przyszłość rzuca coś takiego i w jej przypadku widzimy po tym, co robiła, że ona to potrafiła realizować, no to tak, śmiało mogę powiedzieć, jej kompas był zwrócony właśnie na służenie drugiemu człowiekowi. Kamilu, mam jeszcze jeden cytat, który chciałabym, żebyś nam wyjaśnił, a brzmi on, że Helen nauczyła was, i tutaj określiłeś męską część duszpasterstwa, jak trząść światem w poszukiwaniu świętości. Co to znaczy? Tak, a właściwie to nawet powiedziałbym bardziej zawstydziła nas w tych poszukiwaniach odpowiedzi na pytanie, jak trząść światem. Jej śmierć wpisała się w taki punkt, w którym no, po studiach pozakładaliśmy rodziny, no i zaczęliśmy patrzeć na świat męski. Okej, my mężczyźni mamy rodziny, dzieci w drodze, wiele rzeczy się dzieje, działamy we wspólnotach, działamy w pracy. No, nasz świat od czasów akademickich zmienił się bardzo mocno. No i teraz jak my, jako mężczyźni, mężowie, pracownicy, chrześcijanie w każdym z tych aspektów powinniśmy się realizować? Co powinniśmy robić? W ogóle, czym tak naprawdę jest męskość? W poszukiwaniach w ogóle odpowiedzi na to pytanie, czym jest męskość, nawet nie udało nam się znaleźć porządnej odpowiedzi. Mieliśmy całe listy mailingowe, gdzie się wymienialiśmy różnymi naszymi spostrzeżeniami. Czytaliśmy książki, analizowaliśmy je rozdział po rozdziale. Wychodziliśmy w góry, żeby o tym porozmawiać i pomodlić się tylko w męskim gronie. I to były te nasze męskie rozmowy w poszukiwaniu, no, czym jest męskość, szczególnie w perspektywie naszej sytuacji życiowej, chrześcijańskiej. No i widzieliśmy, że szukamy świętości. Zawsze o tym rozmawialiśmy. Świętość. Chcemy świętości dla nas, dla naszych rodzin, dla naszego otoczenia, dla wspólnot, gdzie jesteśmy. No, przecież musimy być w jakichś wspólnotach, musimy coś robić dla ludzi. To poczucie, że nie możemy być po prostu zamknięci w swojej jaskini, bo mężczyźnie bardzo łatwo jest się zamknąć w swojej jaskini. Musimy wyjść do ludzi, musimy coś robić, żeby im pokazać wiarę, dobrze funkcjonującą rodzinę, więc musimy zadbać o naszą rodzinę. To było trudne, to było wyzwanie i tak błąkaliśmy się z tym tematem naprawdę miesiącami przed jej śmiercią. Kiedy zmarła, zrobiliśmy sobie taki szybki rachunek wspomnień, nie sumienia, wspomnień, a potem sumienia. Zaczęliśmy rozmawiać z ludźmi, bo oczywiście wszyscy zaczęli Helen wspominać. I zaczęliśmy rozważać, jak wyglądało jej życie, co ona robiła w życiu. I zaczęliśmy składać spójny obraz Helenki. Po pierwsze, co się okazało, nikt z nas coś jej nie znał. Znaliśmy mały fragment jej życia i osoby. Okazało się, że miała bardzo ciekawe projekty, niesamowitą działalność, której się podejmowała, o której słyszeli tylko ludzie z tego kręgu znajomych, na przykład z wolontariatu. Ale my w duszpasterstwie akademickim już rzadko słyszeliśmy o szczegółach tej działalności. Potem okazało się, że odwrotnie. Niektórzy się nie znali przecież w ogóle w tych kręgach. Ilu z nas jest faktycznie, powiedzmy, w trzech, czterech kręgach znajomych, gdzie ci ludzie właściwie się nie znają, nie przenikają i jest w tych kręgach aktywnie, biorąc udział w projektach, tworząc nowe rzeczy. I okazało się, że ona tak robiła. I działała tu, i tam. I zaczęliśmy te opowieści składać. Po jej śmierci pojechaliśmy na weekend do Tępińskich. Siedzieliśmy na kanapie, patrząc się w sufit, w dresach, z Michałem obok. Tak patrzyli, co się wydarzyło w ogóle? Co to było dla nas trudne do ogarnięcia, do przyjęcia? Co właściwie miało miejsce? Trzeba się z tym było pogodzić. Nic nie mogliśmy zrobić. Nawet nie mogliśmy się dowiedzieć wiele, czy zobaczyć czegokolwiek, bo to nie ten kontynent w ogóle. Środek zimy, siedzimy sobie u Tępińskich na kanapie i w tym momencie właśnie myślę o tym, my, mężczyźni, szukający nie wiadomo czego, jak trząść światem, właśnie w poszukiwaniu świętości, nie w poszukiwaniu, żeby postawić świat według naszego porządku. I nagle uświadomiłem sobie, ona to robiła. Ona się pojawiała wśród ludzi i wnosiła nową wartość. No, nie realizowała męskości z oczywistych powodów,
Ale ona w naturalny sposób, bez tych wszystkich rozmów, bez list mailingowych, nie prowadziła z nami głębokich dyskusji, no bo oczywiście co były spotkania, myśmy lubili o tym porozmawiać, o naszych trudnościach, przemyśleniach, spostrzeżeniach, o tym narodzeniu. Wyszliśmy z duszpasterstwa, z takiego przyjemnego, ciepłego otoczenia, wyszliśmy w świat. O mój Boże, ten świat jest kompletnie inny, nie, wróćmy, załóżmy jakąś komunę, przecież tam się żyć nie da. Ona funkcjonowała w tym wszystkim. I sobie uświadomiłem, że my w tym całym naszym poszukiwaniu, głośnych rozmowach i działaniu zrobiliśmy i potrafimy wskazać jako problemy, czy jako szanse rozwoju mniej niż ona w tym swoim takim cichym funkcjonowaniu, no bo ona nie prowadziła z nami tych rozmów. Ona się przysłuchiwała, czasem coś dodała, ale zasadniczo była obok, słuchała ich. I ona w praktyce to realizowała lepiej od nas. I to właśnie było takie spostrzeżenie. Taka młoda, młodsza od nas sporo, ona dopiero co tutaj studia pokończyła, my już tyle lat przecież działamy, pracujemy, kolejne firmy, tam odpowiedzialności, nie wiadomo co jeszcze. I ona wiedziała to lepiej od nas. I to było właśnie to spostrzeżenie, świeżo po jej śmierci, kiedy zaczęliśmy składać w jeden, mniej więcej spójny, na pewno spójniejszy obraz historii jej życia. A jak wspominasz śmierć Helenki, jej pogrzeb? No, byliśmy w Gliwicach w dzień, kiedy informacja przyszła, ale nie dowiedzieliśmy się tego. Zamiast pójść na mszę akademicką, zostaliśmy chwilę dłużej i pojechaliśmy do domu z powrotem do Bielska z Gliwic. Gdybyśmy poszli na mszę, to byśmy się dowiedzieli. Natomiast tak, przyjechaliśmy do Bielska zupełnie spokojnie, wszystko opanowane. Moja żona dostała wiadomość na telefon i krzyknęła. Przyszedłem zobaczyć, co się dzieje. Na początku wydawało mi się, że to jest jakaś pomyłka. Może jest w szpitalu, może jest jakieś podejrzenie, jest ryzyko, jest niebezpiecznie czy coś. Nie, jest jak jest. Usiadłem do komputera, zacząłem sprawdzać jakiekolwiek wiadomości. Jeszcze nic nie było, więc byłem przekonany, że może jeszcze nie na pewno, może ktoś się pomylił, może jest ryzyko. No ale jak już tak stało się to jasne, co się wydarzyło, no to tak usiadłem na krześle, moja żona też. No i to zderzenie z rzeczywistością, że to się wydarzyło, no było trudne, było takie bolesne. To nie tak miało być. Helen miała gdzieś tu pośród nas być. Całkiem serio zaczęliśmy myśleć o tym, żeby razem z ludźmi z duszpasterstwa akademickiego gdzieś się wybudować niedaleko siebie, żeby stworzyć wspólnotę ludzi, którzy mogą się wspierać. Komu na to duże słowo, bo się kojarzy z zamknięciem na resztę świata. Tu chodzi o to, żeby stworzyć grupę ludzi, gdzie można razem się rozwijać, wyjść do świata. No. Helen mogłaby być częścią czegoś takiego. Mogłaby jakoś z nami działać. No, niektórzy planowali, żeby była chrzestną dla ich dzieci, które były właśnie w planach. Nie tak miało być. To było trudne. Niektórzy nawet rzucali, że to co, kupujemy bilet, jedziemy tam na miejsce, znajdziemy tego gościa, nie wiem, cokolwiek. No, takie szalone pomysły pierwszej reakcji. No potem to się zaczęło trochę uspokajać. Dużo bólu, właśnie taki wspomnień i wtedy zaczęliśmy tworzyć to wspólny, spójny obraz Helenki, bo tyle lat się znaliśmy i w ogóle nigdy o tym nie opowiedziała. Gdyby mnie to spotkało, gdybym miał taką historię, to ja bym o tym opowiedział, bo to ciekawa historia jest. Ona o tym nie opowiadała, bo nie lubiła opowiadać o sobie. Więc to już było pierwsze. Drugie, zaczęliśmy składać różne elementy układanki. Niektóre do siebie nie pasowały, bo się okazało, że gdzieś były jakieś przekłamania, jakieś trudności i nawet w książce zostawiliśmy takie niezgodności, żeby właśnie to zostało. To jej opowieść o jej historii nie pochodziła od niej. Dopiero ją dostawaliśmy od innych ludzi. Dopiero i my, i jej najbliższe otoczenie, nawet jej rodzina dowiadywała się o wielu aspektach jej życia, o wielu ciekawych rzeczach, które robiła, dopiero po jej śmierci. Ona się tym nie chwaliła, ona o tym nie opowiadała, chociaż były to niesamowicie ciekawe historie, ale faktycznie w grupie ona wolała słuchać innych. I to był właśnie kolejny element układanki o Helen. To jaka była ta Helen, to jak to było. I to się tak układało i składało, no i potem był pogrzeb. No to było trudne pożegnanie, no bo jak to tak Helen z nas wszystkich? Ale ta spójna opowieść o niej właśnie nas uświadomiła, szczególnie właśnie w perspektywie tego, że my, mężczyźni szukający tej świętości, no właściwie faktycznie, jakby się nad tym zastanowić, z nas wszystkich Helen mogłaby być pierwszą kandydatką do bycia świętą, no faktycznie, bo wielu wad, które widziałem u siebie, czy o których rozmawialiśmy z chłopakami, no ona nie miała tego problemu, że musi być pierwsza, że musi to wszystko kontrolować. Miała dużo tej łagodności, dużo tej pokory.
też te problemy zdrowotne, jakie miała, jak leżała w szpitalu, po tej operacji odwiedziliśmy ją z żoną, ona kompletnie nie kontaktowała, co się dzieje. Wszystko to znosiła, wszystko to przyjmowała, starała się jakoś działać. Tej opowieści o przygodach z Zambii, które mocno mi pozapadały w pamięć, nie były o niej, jej radzeniu sobie z problemami, były o cierpieniu tych ludzi tam na miejscu, o trudnościach i radościach, o tym, co tam ona wniosła, przepraszam, nie o tym, co ona wniosła, co doświadczyła, a co wnosili inni. Bo się zachwycała tym, jak ci chłopcy dojrzewali, starali się opiekować nią, starali się opiekować otoczeniem, ale no przecież oni to robili dlatego, że ona musiała jakoś ich do tego skłonić. Nie robili tak zupełnie znikąd. Ale nigdy w tej opowieści właśnie nie pojawiała się ona. Więc kolejne te aspekty się układały i to był ten szok po śmierci, że zaczynamy poznawać Helen tak naprawdę dopiero po jej śmierci. Pomimo tego, że tak się nie wyznaliśmy. Gdybym ja miał w swoim życiu takie opowieści, ja bym na każdej imprezie spał z nimi jak z rękawa. No, tak z perspektywy czasu mógłbyś podzielić się z nami, jaki Helenka miała wpływ na twoje życie? No, perspektywa czasu przede wszystkim ostudziła dużo emocji. Chociaż nadal oglądając zdjęcia trudno trochę się nie wzruszyć. Natomiast analizując też różne inne historie, nie tylko naszą, zacząłem rozumieć różne aspekty jej życia, sposobu postępowania, jak to się składało w spójną całość. Zdecydowanie stała się, może nawet nie powiem, że przykładem, bo to jest bardzo duże słowo, ale na pewno impulsem do tego, żeby ogarnąć trochę siebie. I to jest znowu w tych kontekście tych męskich rozmów. Tak nam się wydawało, że, a przynajmniej mi się wydawało, że tworzymy coś nowego, że tutaj szukamy czegoś niesamowitego. A ona potrafiła to lepiej zrealizować, w prostszy sposób, nie robiąc wokół tego takiego szumu. I no to wprowadziło mnie w stan zawstydzenia. Aha, czyli to budowanie świętości powinno być bardziej pokorne, powinno być bardziej spokojne. I zdarza się nam modlić z prośbą, żeby Helen, jeżeli jesteś tylko w niebie, a wierzymy, że jesteś, to mamy do ciebie prośbę. Przedstaw Bogu jakąś tam sprawę. I to już bywało zaskakująco dobrze wysłuchiwane. Więc biorąc pod uwagę, że trudno byłoby Helence odmówić, gdyby przyszła, spojrzała, uśmiechnęła się i tym swoim głośnikiem o coś poprosiła. Nie wyobrażam sobie, jaki mężczyzna mógłby jej odmówić. Jestem w stanie uwierzyć, że jak ona będzie rozmawiała ze Stwórcą o czymś, to będzie załatwione. Czujecie się zaopiekowani. Istotnie. Dziękuję Ci bardzo, Kamilu. Dziękuję również.